właściwie przeżywana, może stać się darem, zawsze jest trudna. Pozwala nam spotkać się z tym, co wewnątrz w nas, z relacjami, które żyją w nas, zostawiając to, co na zewnątrz. Samotność też sprawia, że odkrywamy to, co jest duchowe w nas i samego ducha, który jest darem Boga Ojca. Dziękuję.